Piotruś, a ty jeszcze nie gotowy? No obiecałeś mi przecież, że pójdziemy dzisiaj na tą sesję, tak? Piotrek, no proszę cię, no zbieraj się. I jeszcze z tym telefonem. Chociaż jeden, jedyny raz. Byś go odłożył. Chodź już. Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam, pani Ada? Tak, zgadza się. Cześć, Ada. Poradzimy sobie. Jak się dzisiaj czujesz? Jasne. Widzę, że nie jesteś zbyt rozmowny. Twoja mama mi mówiła... Matka, to sobie znowu coś wkręciła, okej? Okej. A co byś tak zrobił, gdyby nie było telefonów? Gdzie my jesteśmy? Na dworze. To co ty nie powiesz? Co najbardziej lubisz robić? Wiesz, dużo rzeczy. Na przykład? Grać na konsoli. To idź, dołącz do nich. Piotr, chodź do nas! Skąd oni mnie znają? Przecież ja nie umiem grać w nogę. Ja tylko do FIFA się nadaję. Daj spokój, jesteś najlepszy w drużynie. No idź. Wow, nie, to niemożliwe! Wow, ale super, dobry jesteś! Kto to był? Twoja dziewczyna. Przecież ja nie mam dziewczyny. Wracamy. Co jest? A zresztą, nieważne. To dzisiaj odłoży telefon, żeby iść grać w klasy. Wiesz, co będzie za kilka lat? Wiem. I wiem też, co będzie, jeśli nadal będziesz miał takie podejście. Kurde, głodny jestem. Wcale nie jesteś głodny. Rozegraj pojedynek. Graj dalej. Graj dalej. Kurde, nic nie... Jadłem cały dzień! Nie no, idę zjeść. Alarm. Tracisz punkty! Tracisz punkty! Tracisz punkty! Cały tydzień wbijałem, żeby być pierwszym! Moje punkty! Pięknie ci idzie. Dalej. Nie, no, daj mi już spokój, okej? Okay? A poza tym to muszę iść po żwirek dla kota. Myślę, że twój kot zdecydowanie bardziej niż ze żwirku ucieszyłby się na przykład ze spędzenia wspólnego czasu. O co ci znowu chodzi? Jestem z nim non-stop. A myślisz, że gdyby twój kot potrafił mówić, to co by ci powiedział? No cóż, pomijam to, że się mną nie zajmujesz. W sumie nie musisz. Może masz to po ojcu. Jak tak na ciebie patrzę, to i tak wydaje mi się, że mam ciekawsze życie niż ty. To fakt. Jesteś takim samym kanapowcem jak ja. Chociaż ja jestem chudszy. Choć niewiele więcej się ruszam. Jestem też bardziej giętki. Umiem nawet dotknąć głową do kolan. I wiesz, co jest najśmieszniejsze? Że chociaż jesteś zawsze w domu, to i tak cię nie ma, bo siedzisz tylko z głową w komórce. Pamiętasz, jak rozwaliłem doniczkę? To specjalnie. Chciałem, żebyś coś powiedział, bo już nawet nie pamiętam, jak brzmi twój głos. O kurde. Szymon. Cześć, Siemka mordo. Wiem, że dawno się nie odzywałem i trochę się zaciemniłem, ale robisz coś dzisiaj? Może się złapiemy? Nie no, spoko. My z chłopakami gramy w piłkę. Także wpadaj. Oh, dzięki wielkie. Ej, a mógłbym w sumie kogoś wziąć? No pewnie. Dzięki wielkie. To do zobaczenia, stary. No to co, idziesz ze mną? No chuj, no jej.